Siemanko ludziska, z tej strony Metsu i witam was w statystycznym podsumowaniu roku na YouTube. Pokażę wam kilka statystyk dotyczących mojego kanału w roku 2016. Na końcu materiału jeszcze pojawi się ankieta dotycząca nowych serii w roku 2017. Po długiej przerwie wznowiłem nagrywanie 5 stycznia od wrzucenia rzutu wolnego Kostasa Manolasa, a 11 stycznia rozpoczęła się kariera Borucem. Przełomowym momentem był na pewno lipiec, bo wtedy wyświetlenia skoczyły na bardzo wysoki pułap, lecz niestety potem zaczęły spadać, bo wiadomo, sierpień i wrzesień to nie są najlepsze miesiące do nagrywania FIFA. Następny taki skok to październik. Ludzie zaczęli szukać materiałów z FIFA 17, no i zdecydowanie wyświetlenia poszły do góry. Potem znowu listopad taki średni, a w grudniu wyświetlenia znowu do góry, bo wiadomo, ludzie mają trochę więcej wolnego czasu. No i dobra, teraz pora przejść do komentarzy. Jeśli chodzi o komentarze na moim kanale, to jest to dziwny poziom, bo najczęściej pojawiają się one, gdy pojawia się jakakolwiek ankieta. Wtedy często wyrażacie swoje zdanie w komentarzach, dzięki czemu ilość komentarzy gwałtownie rośnie. Staram się na każdy odpowiadać, więc z tym nie ma najmniejszego problemu. Rekord padł zdecydowanie w listopadzie, a dokładnie 27 listopada, kiedy dodaliście 198 komentarzy. Jednego dnia oczywiście. W grudniu już ten licznik był troszkę mniejszy. A teraz już możemy przejść do subskrypcji. Łącznie w tym roku pozyskałem 5608 subskrypcji, ale utraciłem 648, więc wyszedłem na plus 4960 subskrypcji, co jest wielkim skokiem dla mojego kanału, bo możecie sobie obliczyć, że w tym momencie mam około 5230, coś takiego, no więc naprawdę jest to olbrzymi zastrzyk subskrypcji. No wiadomo, tutaj znowu przełomowy był lipiec, następnie październik, no i potem już te subskrypcje utrzymywały się na w miarę stabilnym poziomie. Wiadomo, były takie dni, gdy był nagle wyskok, no i dochodziło dość dużo nowych subskrybentów, ale głównie tak koło 20 wpada codziennie, czasem mniej, czasem więcej. Jeśli chodzi o oceny pozytywne, to było ich w tym roku 23053, więc naprawdę spora liczba. No wiadomo, na początku roku były trochę mniejsze, znowu był przełomowy lipiec, o tym już nie muszę mówić, to był chyba najbardziej przełomowy moment dla mojego kanału, a następnym takim był zdecydowanie październik. Ale jeśli chodzi o oceny pozytywne, to tutaj największa ilość jest właśnie pod koniec listopada i na początku grudnia. Też bardzo fajny miesiąc, grudzień dla mojego kanału. Jeśli chodzi o oceny negatywne, to było ich 596 przez cały rok. Na początku roku było najczęściej tak, że praktycznie ich w ogóle nie dostawałem, co najwyżej jedna, dwie na dzień. No mój rekord, taki niechlubny można by powiedzieć, to 15 negatywnych ocen w ciągu jednego dnia. No ale myślę, że to nie jest aż tak dużo w stosunku do ocen pozytywnych. Ale tu wam pokażę jeszcze kilka tych statystyk, a potem przejdziemy do innej, też myślę dość ciekawej statystyki, czyli do wieku widzów i ich płci. I dobra, to tyle jeśli chodzi o oceny negatywne. Przechodząc już do wieku widzów i płci, no tej statystyce zbytnio nie można wierzyć, bo nie oszukujmy się, że często ludzie zakładają konta na fikcyjny wiek. No tutaj wychodzi, że najwięcej widzów mam w wieku 18 do 24. Szczerze, średnio wierzę tym statystykom. Jedyne co z tego mogę wyciągnąć, że jednak zdecydowana większość moich widzów to mężczyźni, co mnie nie dziwi, bo nagrywam jednak content związany z FIFA. A dziewczyn za bardzo w większości to nie interesuje, więcej mężczyzn zdecydowanie interesuje się tą grą. Co widać po statystykach mojego kanału. Bo jednak przewaga mężczyzn jest druzgocąca. Następna statystyka to miejsca odtwarzania. No tutaj wiadomo, głównie odtwarzacie wszystko na głównej stronie YouTube. Jakieś tam są jeszcze strony kanałów YouTube, ale to jest już zdecydowana mniejszość. Jednak głównie wszystko jest odtwarzane w serwisie YouTube. I tutaj jest naprawdę druzgocąca przewaga. Jeśli chodzi o ostatnią statystykę, którą chcę wam pokazać, to są typy urządzeń, na których oglądacie moje filmy. Tu byłem trochę zaskoczony, bo zwyciężyły tak naprawdę telefony komórkowe. Myślałem, że komputery będą wyżej, ale tu widać wynik jest bardzo porównywalny. Następne są tablety, później telewizory i najniżej sklasyfikowane są konsole do gier, co mnie w ogóle nie dziwi. Jeszcze jest 500 wyświetleń z miejsc nieznanych. No, to jest ciekawe też. Ciekawe, z czego to były te wyświetlenia. Aż się boję, nie wiem, z jakiejś lodówki, pralki. Kto wie? I dobra, to by było na tyle, jeśli chodzi o statystyki na moim kanale. Teraz już pora przejść
do ankiety dotyczącej nowych serii w roku 2017. Mam tu dla Was kilka propozycji. Po pierwsze tak, kilka serii jest związanych z FIFA, kilka nie. Pewnie zaczynam jutro serię pytania i odpowiedzi. Pojawi się pierwszy materiał, nie wiem czy Was zainteresuje. Zobaczymy. Możecie wyrazić zdanie też w ankiecie, czy chcecie tą serię oglądać. Oczywiście jest to ankieta wielokrotnego wyboru, więc możecie wybrać więcej niż jedną odpowiedź. Następna seria, którą bym Wam zaproponował, to omawianie wydarzeń piłkarskich, sportowych. Po prostu jakby było jakieś ciekawe wydarzenie, to chętnie bym je omówił w formie audiologa. Moglibyście też proponować swoje tematy i wtedy chętnie bym się na ten temat wypowiedział. No wiadomo, są serie, które obecnie znajdują się na kanale, czyli wyzwanie budowania składu, otwieranie paczek i kariera bramkarzem. Chcę się dowiedzieć, czy nadal Was te serie interesują. Plus wielu z Was prosi o to, żeby na przykład rozpocząć karierę klubem lub karierę zawodnikiem spoda, więc dałem Wam tutaj do wyboru karierę klubem, karierę obrońcą, skrzydłowym, napastnikiem, wiadomo, każdą pozycję taką, na której mógłbym grać Wam dałem, żebyście mogli wyrazić swoje zdanie, na której pozycji chcielibyście też zobaczyć zawodnika w indywidualnej karierze, a może wolicie karierę klubem. Też można by to nagrać, ale chcę poznać Waszą opinię właśnie w tej ankiecie. Plus dodałem oczywiście klasycznie FIFA 17 Ultimate Team. Nie wiem, czy Was interesuje taka luźna seria z Ultimate'a. Chętnie bym się o tym przekonał po wynikach ankiety. No i Draft. No, seria, która była bardzo popularna w FIFA 16. W FIFA 17 jest już zdecydowanie mniej popularna, ale może Was interesuje. Kto wie. Plus oczywiście możecie proponować jakieś swoje serie. Może macie jakiś pomysł, żebym coś zaczął nagrywać? To śmiało piszcie o tym w komentarzach. A jak coś ludziska, ja już Wam bardzo dziękuję za ten materiał. I zapraszam Was na następny już w roku 2017. Trzymajcie się!